Dobry wieczór, minęła godzina 23. Kończy się dzień, czas na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Taki czas zdarza się raz na 4 lata, kiedy najbardziej rozpoznawalnych polityków spotkać można dosłownie na każdej ulicy. W większości przypadków są to reklamy wyborcze. Im bliżej jednak wyborów, tym więcej wydarzeń i pretekstów do spotkań bezpośrednich kandydatów z wyborcami. Dziś kampanii w Zagłębiu Dąbrowskim przyglądał się Paweł Jędrusik. Jeszcze wczoraj ten odnowiony dworzec w Dąbrowie Górniczej prezydent Marcin Bazylak prezentował z posłem PiS Robertem Warwasem. Dziś niemal w tym samym miejscu stał już ramię w ramię z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z Lewicy, ale lider Lewicy komentował w Dąbrowie Górniczej przede wszystkim kwestię referendum podczas wyborów. Stwierdził, że ludzie boją się wziąć w nim udział, bo obawiają się sankcji. Dlatego ma propozycję dla swoich wyborców. Protest obywatelski pod hasłem PiS bierze, ja nie biorę. To powinno polegać na tym według mnie. Idziemy do komisji wyborczej. Odmawiamy przyjęcia karty do głosowania w sprawie referendum. I mówimy jasno komisji wyborczej, żeby zapisała to, że odmawiamy wzięcia tej karty. Im bliżej wyborów parlamentarnych, tym więcej obietnic pada. Dziś taką złożyła Bożena Borowiec, która jest zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej, a kandyduje do Sejmu. Pierwsze, co załatwię, to będzie dojazd do Krakowa. Jestem absolwentką socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest tylko 76 kilometrów. Ja to załatwię. Chodzi o kolejowy rozkład jazdy. Załatwić z kolei finansowo duchownych chce Kamil Wnuk z Polski 2050, który jest liderem trzeciej drogi z okręgu nr 32 do Sejmu. Polska 2050 ma konkretny program rozdzielenia Kościoła katolickiego od prawa państwowego. Stąd też uważamy, że trzeba, jedną z ważnych rzeczy jest likwidacja funduszu kościelnego. Dzisiaj fundusz kościelny w budżecie na rok 2024 został zwiększony o ponad 40 milionów i wynosi on w planach budżetowych Prawa i Sprawiedliwości 257 milionów złotych. Ogłosy w towarzystwie prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego i wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego walczy natomiast Miłosz Motyka z trzeciej drogi. W tym przypadku mowa była o pieniądzach dla samorządów. Dzisiaj niezgoda ideologiczna Prawa i Sprawiedliwości na pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest zarżnięciem wspólnoty lokalnych, jest mordem na polskiej gospodarce i uderza bardzo mocno w potrzeby mieszkańców Sosnowca, w potrzeby mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, w potrzeby wszystkich wspólnot lokalnych. My przypominamy, że do wyborów parlamentarnych zostało równo 10 dni. Pokaz wyszkolenia psów służbowych, pokaz specjalistycznego umundurowania, oględziny miejsca zdarzenia oraz szkolenia strzeleckie. Czy już wzbudziliśmy Państwa ciekawość? To tylko kilka propozycji dla uczniów klas mundurowych po to, by ich przekonać do wyboru zawodu policjanta. Karolina Komada. Dla niektórych to już kolejne bliższe spotkanie z policjantami, dla innych to pierwsza taka szansa. Właśnie w naszej szkole przy ulicy Webera było organizowane służby z policjantami z drogówki, no i poznaliśmy mniej więcej, jak wygląda drogówka. No i to było też bardzo fajne doświadczenie, bo można było tak z zaplecza poznać, jak to wygląda. Taka praca, która jest ciekawa, ale też ma swoje elementy rutyny. Jakoś od małego chciałem zostać jakimś mundurowym. Jeszcze nie wiem, jaki kierunek, ale tak jak mówię, na przykład te pokazy mogą w jakiś sposób pomóc określić i wybrać to, co bym chciał robić. A pokazów było dużo, między innymi koncert orkiestry policyjnej, pokaz musztry, pokaz wyszkolenia psów służbowych czy pokaz specjalistycznego umundurowania. Uczniowie mieli okazję zaznajomić się z uzbrojeniem lub pojazdami. Wszystko po to, aby przekonać młodzież do wyboru tego zawodu. Komenda Wojewódzka na przestrzeni ostatnich kilku lat średnio rocznie pomiędzy 600 a 800 osób przyjmujemy do policji. To jest taka mniej więcej średnioroczna. Ubiegły rok był rokiem szczególnym, bo odeszło z naszych szeregów na Śląsku ponad 1000 osób. To spowodowało dość spore braki kadrowe, no i stąd szukamy wszelkich możliwych sposobów do tego, żeby jak najszybciej uzupełnić te braki kadrowe, żebyśmy pracowali w pewnym komforcie i żeby
nikt nie odczuł tego, że tych policjantów jest troszeczkę mniej. Przed potencjalnymi kandydatami jednak długi proces rekrutacji, składający się z 5 etapów. Każdy z nich sprawdza inne cechy, nie tylko te sprawnościowe. Na pewno warto być otwartym człowiekiem, bo policjant to osoba, która będzie się spotykała z różnymi ludźmi, więc te umiejętności interpersonalne, komunikacyjne bardzo często są istotne. Na pewno trzeba być odporny na stres. A jeśli chodzi o pozostałe cechy, to tak jak mówię, jest wiele rodzajów służb, do każdej z nich potrzebne i pożądane są troszkę inne cechy. Dlatego absolutnie nie można stwierdzić, że nie nadaje się ktoś do policji. Osoby, które zdecydują się związać swoje życie ze służbą, mogą wybrać wiele specjalności. Każdy znajdzie coś dla siebie. Do wyboru są oddziały patrolowo-interwencyjne, służby kryminalne czy służby specjalne. Służba wiąże się z ogromnymi możliwościami rozwojowymi, ale też finansowymi. Ekologiczni inwestorzy, startupy, ale też urzędnicy, wszyscy zajmujący się ekologią, zmianami klimatycznymi czy nowymi źródłami energii. To w bardzo dużym skrócie przepis na hub zielonej gospodarki, jaki ma powstać w Tychach. Miasto chce pozyskać na ten cel 100 milionów złotych dofinansowania na Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Paweł Jędrusik. Na razie miasto przedstawiło projekt huba zielonej gospodarki. Ma się on znaleźć tuż przy tyskiej mediatece, w niezagospodarowanej do tej pory części budynku zespołu szkół municypalnych. Ma mieć powierzchnię około 5000 m2. Z hubu będą korzystać mogły nie tylko firmy. Będzie też centrum doradcze, wspierające rozwój kompetencji dla osób, które są dotknięte, czy będą dotknięte skutkami transformacji górniczej. Mam na myśli osoby, które na przykład do tej pory pracują, czy pracowały w górnictwie, chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, czy zmienić swoje kwalifikacje, podnieść kompetencje. Tamto wsparcie również będą mogły otrzymać. Na razie nie wiadomo, kiedy miasto ogłosi przetarg na budowę hubu. Tychy złożyły już wniosek na dofinansowanie inwestycji w wysokości 100 milionów złotych. Stowarzyszenie Szansa dla Każdego otworzyło nową pracownię komputerową dla swoich podopiecznych. Inwestycja odbyła się przy wsparciu finansowym fundacji, która dołożyła około 50 tysięcy złotych. Nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz spanowane kursy z informatyki mają wyrównać szanse tych, co najbardziej tego potrzebują. Karolina Komada. Generalny remont i przede wszystkim nowoczesny sprzęt komputerowy. Stowarzyszenie Szansa dla Każdego otworzyło nową pracownię komputerową dla swoich podopiecznych. Wyrównujemy szanse naszych dzieci, które ten dostęp ich do informatyki, do zajęć komputerowych w szkołach. No jeżeli klasa jest 30-osobowa, no to wiadomo, że ten zakres jest niewielki, także tutaj mogą sobie uzupełnić i zrealizować te swoje pasje informatyczne i komputerowe. Najnowsze konsole, gry, okulary, VR to wszystko dzięki wsparciu Fundacji Ekon, która na co dzień stara się rozszerzać świadomość ekologiczną. Fundacja już od wielu lat, bo 2015 roku, opracowała różnego rodzaju kampanie edukacyjne i dla osób starszych, i dla młodzieży, i dla dzieci. Jedną z pierwszych naszych kampanii edukacyjnych była kampania dotycząca segregowania odpadów niebezpiecznych. Sama inwestycja w pracownię to też inwestycja w rozwój dzieci. Nie tylko będą one mogły korzystać z komputerów, ale też będą mogły brać udział w kursach informatycznych. Nie mając możliwości ze względów czasami finansowych rodziców, nawet na dostęp do komputerów, tutaj te możliwości uzyskują. Także nas to bardzo cieszy, bo to jest kolejny punkt, który uzyskaliśmy taki w pełni przygotowany i jak w środku widać nowoczesny, taki gościnny dla dzieci, taki ciepły i miły. A przecież o to chodzi, żeby te dzieci te warunki miały jak najlepsze, bo to one będą tworzyły wspólnotę. Stowarzyszenie Szansa dla Każdego realizuje wiele projektów i działań na rzecz dzieci. Organizują wyjazdy, zajęcia pozalekcyjne i zapewniają opiekę pedagogiczną. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Dobranoc.